Założyłem się z reprezentantem Polski o 500 zł. Zagramy 1 na 1. Kto wygra, zgarnia kasę. Co to jest za piłkarz, to zobaczcie później. Najpierw czekało na mnie mocne wyzwanie z widzami. Dzisiaj w filmie mają nawet do wygrania 1000 zł. Oskar, jak mnie pokonasz, wygrywasz 50 zł do sklepu piłkarskiego R-GOL. Gramy do 1 gola. Zaczynamy. Piąteczka. Tutaj udało się zachować kasę, ale teraz czekał na mnie Marcel Peszko. Jeśli mnie pokonasz, wygrywasz piłkę Pumy. Ojej, ryba była. O! I takim oto sposobem Marcel zgarnia piłkę Puma. To jest do futsalu w ogóle na hale, więc jak będzie zima, to możesz pykać, trafia do ciebie. Piona Marcel i mojego grania. Teraz na widzów czekało o wiele trudniejsze zadanie. Musieli podać piłkę z odpowiednią mocą, aby zatrzymała się w kwadracie. Jeśli podasz piłkę i ona zatrzyma się w tym kwadracie, wygrywasz 50 zł do sklepu piłkarskiego R-GOL. Powodzenia. 50 zł czeka tutaj na ciebie. Jest podanie. Oj, idzie dobrze. Czy się zatrzyma? Czy się zmieści w kwadracie? Niestety nie. Ale kolejni widzowie spróbowali swoich sił. O! 50 zł na twoim koncie. Karta podarunkowa do sklepu piłkarskiego R-GOL trafia w twoje ręce. Miłych zakupów, a wy z kodem Qesek macie 7% zniżki. A na mnie już czekał kolejny widz. Jak wygrasz i strzelisz 1 gola, wygrywasz 50 zł do sklepu piłkarskiego R-GOL. Ujej, tutaj chciał mnie zaskoczyć. O nie! Karta podarunkowa do sklepu piłkarskiego R-GOL. 50 zł jest twoje. A my gramy dalej. O Jezus! Karta podarunkowa dla ciebie. To jest prawdziwy ziomal. Powinniście zostawić dla niego łapy w górę i napisać jakiś miły komentarz. Jak wygrasz ze mną 1 na 1, to masz 50 zł. Nie. 50 zł się należy. Karta podarunkowa 50 zł do sklepu piłkarskiego R-GOL. Nela, powiem tak, jeśli mnie pokonasz i strzelisz gola, 50 zł jest dla ciebie. Och, nie. Racja, dostałem na dziurę. 50 zł, słuchajcie, dla Neli na pewno łapy w górę się należą. Karta podarunkowa oczywiście leci w twoje ręce. Miłych zakupów. Czas na mecz widzów, który sędziował Sławomir Peszko. Panie sędzio, jeszcze kartki, żółta, czerwona. Proszę, chłopaki, tak? Bez faulów tutaj. Ale czekajcie, ten mecz miał wyjątkowe zasady, ponieważ kto strzeli 1 gola, wygrywa piłkę Pumy. Kto pierwszy dostanie żółtą kartkę, wygrywa 50 zł. Kto pierwszy zasadzi komuś dziurę, wygrywa 50 zł. Kto pierwszy odbije piłkę głową, wygrywa 50 zł. I widz, który strzeli najwięcej goli w spotkaniu, wygrywa torbę Puma. Pan sędzia Sławomir Peszko. Proszę nie przeszkadzać. Zaczynamy spotkanie. Pierwszą akcję w tym spotkaniu wyprowadzają zawodnicy w czerwonych koszulkach. Mamy uderzenie na bramkę i jest gol 1-0. Wiesz, co zrobiłeś? Wiem, strzeliłem gola. Jako pierwszy. Jako pierwszy. Wygrywasz piłkę Pumy, ona leci do ciebie. Mecz toczy się dalej, tak jest i lecimy z tym tematem. Ale ładnie. O, pusta bramka, jest to okazja na strzelenie bramki, ale ma interwencję i Marcel Peszko, mamy wynik 1-1. Jakie wrażenia po strzelnym golu? No, na farcie. Ja też chciałbym strzelać gole na farcie. Zawodnik w czerwonej koszulce atakuje, oddaje strzał, jest gol i jest dziurka. Wygrywasz 50 zł za to, że sadziłeś dziurę przeciwnikowi. Żółci jednak się nie poddawali, ruszyli ze swoim atakiem. Zawodnik tutaj znakomicie prowadzi piłkę, wbiega w pole karne, jest ściągnięty za koszulkę, upada na ziemię i mamy rzut karny. Dawaj, karnego strzelać. Dał ci kartkę, ale się nie przejmuj, mamy 50 zł do sklepu piłkarskiego R-GOL za pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu, ona jest twoja. Gratulacje. Bierze rozbieg, oddaje strzał na bramkę, no i niestety obok słupka. Ale zobaczmy teraz Marcel. Zagrywa z pierwszej, ale tu było znakomite podanie. Będzie szansa na oddanie strzału. Prawa noga obok słupka, ale było blisko. I jest pierwsza główka. Nie strzelił gola, ale... Ale wygrał siano. Bolała, widziałem ten głowa po główce. A wiesz, że jako pierwszy odbiłeś piłkę głową w tym meczu? Tak. Dostajesz 50 zł do sklepu piłkarskiego R-GOL. No widzisz, potrafisz zarobić. Dobry mecz, dobre podanie. Jest szansa na zdobycie gola po krótkim słupku. Mamy kolejnego gola w tym spotkaniu. Wynik 2-2. Widać, że nabrali zawodnicy w żółtych koszulkach wiatru w żagle. Teraz znakomite prowadzenie piłki, strzał na bramkę i mamy już 3-2. Z każdą kolejną akcją nabierali pewności siebie. Teraz mamy zagranie w pole karne, jest strzał. 4-2 dla żółtych. Zobaczmy, jest tutaj uderzenie na bramkę. Świetna interwencja, czy ona tam wpadnie? Przełamała bramkarza. Dwóch zawodników strzeliło tyle samo goli, ale król strzelców mógł być tylko jeden. Dogrywka poprzez rzuty karne. Mamy zwycięzcę i torba ląduje w jego rękach. Teraz przyszedł czas na pojedynek 1 na 1 o 500 zł z 44-krotnym reprezentantem Polski. Jest ze mną Sławek Peszko, zagramy o 500 zł. Kto pierwszy strzeli 3 gole, zgarnia całe siano. Kasa idzie do Krakowa, szykuj 500, piękny kawalerze. Kasa w portfelu jest naszykowana, napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem wygra i... Zaczynamy! Ja mam dostosowane obuwie. Poprzeczka. Oj! Raz, ale to jest tylko rozpoczęcie tej dużej bramki. To jest 1-0? Mać. 1-1. Ale duże, nie? Nie. Dobra, nie ma. 2-1. O nie. 500 zł trafia do Sławka, bo 1 na 1. Powiem tak. Marcel, 5 paczek do Krakowa jedzie. 5 paczek jedzie do Krakowa, zaraz kasa będzie przekazana. Był to godny pojedynek, muszę jeszcze trochę potrenować, żeby wyrównać. No możemy o 1000 zagrać. Przyjmuję tę propozycję, potrenuję i wbiję do Krakowa i coś tam wykminimy. Dzięki wielkie. Zostawcie łapkę w górę, bo jak wbijecie 5000, to nagrywam rewanż z Peszkinem o 1000 zł. A teraz jeszcze kilka pojedynków z widzami o 50 zł. Gotowy? To było zdecydowanie najszybsze 50 zł, jakie przegrałem. I uwaga, tego się nie spodziewaliście. Zagram o 50 zł z Messim. Dzięki, Messi. Rewanż z Marcelem Peszko. Kto pierwszy strzeli 3 gole, wygrywa 50 zł. Do R-Gola. Karta podarunkowa. Gotowy? To zaczynaj. O, 1-0. 1-1. 2-1. 2-2. Wyrównanie! Oj! Przypominam, jak wybiję 500 000 subskrypcji, to zrobię konkurs o koszulkę z autografem Cristiano Ronaldo. Kliknij taki sam przycisk subskrybuj tam na dole. Brawo, Marcel! Marcel po raz kolejny pokonuje. 50 zł do ciebie. Karta podarunkowa do R-Gola.